Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Co prawda, moja kolekcja perfum niestety już dobiegła końca, odcinki już się skończyły. Natomiast dzisiaj jeszcze chciałabym zaprezentować Wam moją kolekcję. Nie jest stricte kolekcja, dlatego że jeżeli już to użytkowa, bo ja tego wszystkiego używam, mniej lub więcej, czasami o niektórych zapominam, wracam po jakimś czasie. Kolekcja mgiełek. O tym dzisiaj będzie film. Zacznę może od firmy Soap and Glory. Mam tutaj trzy mgiełki z tej firmy. Takie oto, w takich fajnych opakowaniach, ciekawych, zabawnych. Girly Go, to jest pierwsza z mgiełek. Ona ma charakter takiej mlecznej emulsji. Pojemność to 100 ml i ta emulsja ma lekkie nawilżające właściwości. Także to nie jest tylko zapach, ale też pielęgnacja. Nawilża fajnie skórę po kąpieli, jest jak znalazł, a zapach ma taki mydlano-kremowo-kwiatowy, tak bym powiedziała, czyli pierwsza z mgiełek. Następna Soap and Glory to Miss You Madly. Niby Miss You Madly, czyli tęsknię za tobą szalenie, natomiast to jest Miss You Madly. I to jest taki, jak sama nazwa wskazuje, i tutaj jest też podpis: Flirty Floral Fragrant Body Spray. Bra, 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 bra. I to jest też 100 ml. Tak, to jest kwiatowy zapach, z tym, że to już nie jest taki, nie ma postaci mlecznej emulsji, tylko taki przeźroczysty spray. Natomiast lekkie właściwości nawilżające nadal ta mgiełka ma. Jest zdecydowanie mocniejsza w zapachu niż ta poprzednia. Jest taka różowo-kwiatowa, bym powiedziała, dość ostra, ma intensywny zapach, więc no nie każdemu pewnie przypadnie do gustu. Natomiast jest to zapach ciekawy, taki kosmetyczny, kwiatowy, ale dość ostry. Ostro-kwiatowy z domieszką czegoś słodkiego, ale nadal bardzo przyjemny. Dobrze, kolejna i ostatnia z tej serii to jest Glam Lot. Soft and sexy fragrant body spray, czyli jakby miękki, tak? I seksowny. No może jest seksowny. I to też jest przeźroczysty płyn. To już nie jest biała emulsja jak w tej. I ten zapach coś mi przypomina, jakiś inny zapach wysokopółkowy. Jest przepiękny. Ten chyba najbardziej mi się podoba z tych trzech. Glam Lot. Wiem, co mi przypomina. Od Chanel Allure. Tak, Allure Chanel bardzo podobnie. Nie jest to ten sam zapach, oczywiście, ale no bardzo mi się kojarzy z Allure właśnie. Glam Elot Soap and Glory, też 100 ml. Teraz przejdźmy może do mgiełek Avon. Mam tutaj sporo ich. Pierwsza to jest Juicy Avon Naturals. To jest granat i mango. To jest też 100 ml. To jest zapach. Bardziej to mango czuję, szczerze mówiąc, chyba niż granat. Ale to jest taki miks owocowy właśnie. Chyba dokładnie tych owoców. Nie jest to trwała mgiełka, natomiast myślę, że daje miłe odświeżenie w ciągu dnia. Kolejna to jest Romantic i to jest róża i czekolada. Taka mgiełka. To jest zapach słodki. I bardziej niż tą czekoladę, to ja tu różę czuję jednak mimo wszystko. Słodką różę. No, na upartego można powiedzieć, że to jest czekolada, ale ja tu sensu stricto czekolady nie, no, no nie czuję. Bardziej ta róża też z domieszką czegoś słodkiego. Kolejny to jest Blushing Cherry Blossom, kwiat wiśni. Różowy kwiat wiśni, bardzo delikatna mgiełeczka. I dość syntetyczna, powiedziałabym. No nie do końca mi odpowiada ten zapach. Ma coś sztucznego w sobie. No Avon, niestety jego mgiełki czasami mają takie tutaj niestety wydźwięki sztuczne. Nie mogę powiedzieć, że nie. I tutaj mam kolejną, Bright Avon Naturals i to jest kwiat jabłoni. I to jest świeższy zapach. Coś jak zielone jabłuszko, ale nie takie ostre zielone jabłuszko, tylko takie delikatne, właśnie kwieciste. Zielony, kwiatowy zapach, bardzo delikatny, świeży, dość przyjemny.
Kolejna mgiełka to jest z serii Pur Blanka. Pur Blanka już przedstawiałam. Kwiatowo, mydlano, biało-piżmowy zapach, dający uczucie świeżości, czystości, zwłaszcza po kąpieli, jest myślę bardzo przyjemny. Kolejna mgiełka, czerwona róża i brzoskwinia. Taka. I ta mgiełka mi się chyba najbardziej z tych wszystkich podoba, szczerze mówiąc. Tak. To jest, ja rzeczywiście tutaj wyczuwam tą czerwoną różę i lekki akcent owocowy, który może być brzoskwinią, natomiast jest taki niejednoznaczny trochę. Natomiast róża tutaj właśnie taka czerwona, jak na zdjęciu, wybija się jak najbardziej. I ten zapach rzeczywiście, to jest 125 ml. Później te mgiełki niestety zmieniły swoją pojemność na 100 ml. Natomiast to jest jeszcze starsza wersja, to ma 125 ml. Bardzo przyjemny zapach różany. Bardzo mi się podoba. Kolejny Vibrant Orchid and Blueberry, czyli orchidea i czarna porzeczka, tak? Albo jagoda, może tak to przetłumaczę. Jagoda. Taki przyjemny, utrzymany w klimacie fioletowo-różowym flakon. Ten jest też bardzo przyjemny. Rzeczywiście wyczuwam tutaj lekkie owoce leśne. Trochę owoców leśnych, akcent kwiatowy. Myślę, że drugi w kolejności z tych, które pokazałam, mój ulubiony zapach. Przyjemny. Następnie mam trzy mgiełki Rituals. O różnym stopniu zużycia, jak widać. Pierwsza to jest Ritual of Ayurveda Indian Rose and Himalaya Honey. Czyli jakby indyjska róża i himalajski miód. Tak bym to powiedziała. I tutaj jest druga wersja, prawdopodobnie młodsza tej mgiełki. I to jest rzeczywiście taki różano-słodki zapach. Bardzo przyjemny, dość elegancki powiedziałabym. Taki dojrzały, to nie jest infantylna mgiełeczka dla nastolatek. Nie, ten zapach ma coś w sobie, ma jakąś głębię mimo tego, że jest to mgiełka. Naprawdę bardzo przyjemny, wart spróbowania. I tak jak mówię, no opakowania są różne, nie wiem z czego to wynika, bo jedno jest takie jaśniejsze różowe, drugie czerwone, pojemność to 50 ml. I jedna jest opisana jako bed and body, czyli jakby do łóżka, do pościeli można jej używać, ta jaśniejsza różowa i do ciała, a ta niby tylko do ciała, ale myślę, że do pościeli też by się nadała. Nie wiem jaka jest różnica między nimi, oprócz koloru butelki. Ten jakby rzeczywiście był może troszeczkę głębszy, trochę słodszy ten zapach, ten w czerwonej butelce. Ten jest delikatniejszy, świeższy. Kolejnym zapachem z Rituals jest Happy Mist Sweet Orange and Cheddar, czyli słodka pomarańcza i cedr. Ja też już opisywałam ten zapach. To jest bardzo energetyczny, bardzo pomarańczowy zapach. Pomarańcza tryskająca sokiem. Bardzo piękny na bazie drzewnej. Kolejny to Victoria's Secret Share Love. Już długo mam tą mgiełkę. To jest biała bawełna i różowa lilia. To jest bardzo transparentny, taki delikatny, świeżutki, różowy, kwiatowy zapach. Bardzo przyjemnie odświeża. Kolejne to Bath & Body Works Be Enchanted. I to jest słodziutki, przepiękny, cukierkowy zapach. Kojarzy mi się ten zapach troszeczkę z gumą balonową, z taką słodką gumą balonową i znajduje pewne podobieństwo między tym zapachem a zapachem Paris Hilton Heiress. Pewnie mają jakieś tam wspólne nuty, bardzo przyjemny. Kolejnym jest Victoria's Secret Be Seduced, krem malinowy i piżmo. No i to jest już cięższy, słodki zapach, taki zdecydowanie owocowy, dużo maliny, piżmo też jest, trochę wanilii, przyjemny właśnie malinowy zapach. Kolejny to Victoria's Secret Love Spell, och, uwielbiam ten zapach. To jest kwiat wiśni, brzoskwinia i biały jaśmin. I to jest taki słodziak, też mi się kojarzy z gumą balonową. To jest słodko-waniliowo-kwiatowy zapach z domieszką jakichś słodkich owoców też. Już nawet nie mówię, co jest tutaj napisane w składzie, natomiast mówię to, co ja odbieram.
Bardzo piękny, też myślę, że postawiłabym go w jednym rzędzie z tym, Be Enchanted. Mają jakąś wspólną taką słodkość, wspólny charakter. I tu jest starsza wersja Love Spell, ale Midnight. To jest odmiana głębsza, cięższa, słodsza. Była taka seria parę lat temu. Tu jakby dodano trochę więcej wanilii po prostu do tego zapachu. Jest taki sam, tylko z dodatkiem wanilii. O, nawet sami chyba to napisali. Hypnotic, Blossom and Warm Vanilla. Dokładnie tak. Następnie mgiełka The Body Shop, truskawkowa. No przyjemna, owocowa, ale syntetyczny ma niestety troszkę zapach. Ciężko mi ją zużyć, bo myślałam, no nie wiem, jakoś wydawało mi się, że będzie to troszkę co innego. No taki owocowy zapach, ale bardzo syntetyczna ta truskawka. I szczerze mówiąc, masło do ciała też, jego zapach specjalnie mi się nie podobał. Tutaj mam mgiełkę też The Body Shop, White Mask, białe piżmo. Też już świetnie znacie ten opis, bo ja już wcześniej opisywałam wodę toaletową, czy też wodę perfumowaną, białe piżmo z The Body Shop, więc zapach jest ten sam, tylko troszeczkę lżejszy. Białe piżmo, nuty drzewne, świeżość, czystość, pranie. W skrócie tak można to określić. Kolejny to też jest The Body Shop i to jest Atlas Mountain Rose. Ja też mam go w wodzie toaletowej, którą pokazywałam w kolekcji perfum. I to też jest po prostu świeższa taka wersja tej różyczki. Bardzo piękny, romantyczny zapach. Kolejny to jest Aqualina. To jest Aqualina i to jest wata cukrowa. To jest tak pyszny, apetyczny zapach. Dokładnie jak wata cukrowa. To jest przeboskie. Ja w ogóle miałam też mleczko do ciała, płyn do kąpieli, cały zestaw, po użyciu całego zestawu czułam się jak taki, no nie wiem, cukier sam w sobie po prostu, ale to jest tak urokliwe. Ja uwielbiam tą mgiełkę, jest przepiękna. Kolejna mgiełka to jest Victor & Rolf Flower Bomb. Mam też mgiełkę właśnie. To jest pojemność chyba 100 ml. Chyba tak. No nieważne, nieistotne jaka to jest pojemność. W każdym razie jest bardzo przyjemny zapach właśnie tego Flower Bomb, tylko jakby bardziej kwiatowo-owocowy, mniej w tą stronę waniliową. Też jest świeższą, delikatniejszą wersją podstawowego zapachu. Kolejna to jest Beauty Salon Bath & Body Pupa Cotton, czyli bawełna. To jest mgiełka zapachu bawełny. Tak samo mam pod prysznicem jeszcze mleczko do ciała i żel pod prysznic tej serii. I to jest jak świeże ubranie, świeżo wyprane ubranie, już takie wysuszone. Och, piękne, piękne, po prostu piękne. To jest tak delikatne, nie narzucające się, ale dające taką aurę właśnie czystości. No, przepiękne, tylko nie widziałam nigdzie w Polsce niestety. Kolejne to Pure Seduction Midnight. To jest Victoria's Secret. 250 ml, kawał mgiełki i tutaj dużo wiśni czuję. Tak, dużo wiśni, dużo wanilii. Coś jakby też słodycz, może trochę czekolady. Wiśnia, wanila, czekolada. Co oni tu piszą? Tempting berry. No, jagody, tak. Czyli też porzeczki, może ta czarna porzeczka. Berry to bardziej jak jagoda, myślę. I drewno. No, drewne nuty drewniane. Już język mi się plącze, tyle tych mgiełek. Drewniane nuty, drewne nuty też tutaj zdecydowanie są wyczuwalne, ale tak jak mówię, wanilia i czerwone owoce, być może nawet te jagody. Bardzo przyjemny, bardzo słodki, taki ciężki, zawiesisty zapach, dobry na jesień oraz zimę. Kolejnym jest Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar. I to jest bardzo słodki zapach, bardzo ciepła wanilia po prostu. Kiedyś miałam też mydło do rąk z tej serii i no, dawało takie otulające wrażenie, bardzo przyjemny zapach po umyciu rąk był. Taki sam właśnie jak mgiełki. Słodycz wanilii po prostu, tak bym to określiła. Przepiękny, otulający, jesienny zapach. Kolejny taki maluszek, Paris Amour. To jest mgiełka o pojemności 88 ml, ale ja nie mam pewności, to chyba nie jest z Bath & Body Works, to z jakiejś innej firmy, też z USA jest ta mgiełka, to na pewno, tylko nie pamiętam nazwy. Jak sobie przypomnę,
To ja umieszczę w opisie filmu tą nazwę. W każdym razie w opisie umieszczę wszystkie mgiełki, które tutaj się pojawiły. Dobrze, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje mgiełki. Jest ich sporo, wiem. No, może nie tyle co perfum, natomiast w dalszym ciągu jest ich dużo. Mam nadzieję, że może zachęciłam do sprawdzenia jakiejś mgiełki, zwłaszcza teraz jesienią. Fajnie jest się otulić dodatkowo wychodząc z kąpieli czymś takim ciepłym, słodkim, przyjemnym. A zresztą latem też, kiedy jest tak gorąco, to fajnie prysnąć się czymś właśnie odświeżającym, na przykład z nutą pomarańczy, czy też z nutą świeżej róży. Dziękuję za uwagę. Myślę, że niebawem pojawią się kolejne filmy. Dziękuję również za coraz liczniej, coraz szybciej przybywające subskrypcje, za wspaniałe komentarze. No mówię, przy niektórych to się czerwienie. Ja jestem trochę wstydliwa, także jest mi bardzo miło. No i cóż, niebawem będą kolejne filmy i myślę, nie chcę zapeszać, że zorganizuję z okazji 1000 moich subskrypcji, no jakieś rozdanie. Także czekajcie cierpliwie, mam nadzieję, że to się uda. Pozdrawiam.